Witaj, dziś pokażemy najprostszy sposób na instalację Windows 11 na nieobsługiwanym sprzęcie i bez konta Microsoft. Jeśli temat Cię interesuje, to daj łapkę w górę lub zasubskrybuj kanał. Dla Ciebie to jeden klik, a nam pozwala to utrzymać się na powierzchni. Potrzebujemy pendrive'a do przygotowania instalki Windows 11. Różnica jest taka, że zamiast korzystać z instalki ze strony Microsoft, korzystamy z Rufusa. Rufus to program pozwalający nam robić bootowalne pendrive'y z plików ISO. Link do pobrania Rufusa dostępny jest w opisie filmu. Pobieramy i instalujemy program. Aby pobrać aktualną wersję Windows 11, zmieniamy Wybierz na Pobierz. Przeklikujemy wszystko to, co potrzebujemy. Wersję, wydanie, edycję, język i architekturę. Oczywiście wybieramy, gdzie pobierany plik ISO ma być zapisany. Teraz pobieramy. Ten fragment przeskoczymy, aby nie tracić czasu. I tutaj mamy kluczowe opcje pozwalające wyłączyć te dziwne wymagania, takie jak na przykład TPM. Możemy też wyłączyć wymóg posiadania konta Microsoft oraz kilka innych przydatnych opcji. Oczywiście fragment tworzenia instalacji przeskakujemy, tak aby nie zanudzić Cię na śmierć. Na dziś to wszystko. Życzymy powodzenia. I pamiętaj, jeśli nasz film Ci się przydał, nie omieszkaj zasubskrybować naszego kanału.